Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na TBR, czyli listę książek, które chcę przeczytać, no powiedzmy w najbliższym czasie, ale będzie to wyjątkowe TBR. W ostatnim filmie mówiłam Wam o najlepszych książkach XXI wieku według New York Timesa i tworzyłam taką swoją listę 10 najlepszych książek, które czytałam właśnie w XXI wieku jak dotąd. No i też idąc trochę za ciosem i też jeszcze troszeczkę wykorzystując ten temat, postanowiłam nagrać TBR właśnie bazując na tej liście książek wybranych przez New York Timesa. Wybrałam sobie z tej listy 10 książek, które bardzo chciałabym przeczytać. To są takie książki, które już od jakiegoś czasu chodzą mi po głowie. Część z nich nawet mam na swoich półkach, także jest to kolejny dowód na to, że te książki gdzieś tam z tyłu mojej głowy są, ale nie wszystkie oczywiście, także te, których nie mam, będę jak zawsze wklejać w formie okładek. Natomiast zacznę właśnie od tych, które mam tutaj w formie papierowej. I mam tutaj książkę Lincoln w Bardo. To jest książka, która była jakiś czas temu, no dosyć dawno, bo chyba z 7 lat temu, bardzo, bardzo popularna również w Polsce, za sprawą tego, że wygrała nagrodę Bookera w 2017 roku. No i właśnie u nas również odbiła się takim dosyć głośnym echem. Pamiętam, że sporo się o tej książce mówiło gdzieś tam w tym literackim świecie. No i właśnie wtedy ją kupiłam, natomiast jeszcze nie miałam okazji czytać. Słyszałam o niej różne opinie, raczej takie pozytywne, natomiast słyszałam też, że jest to no, bardzo dziwaczna książka, bo jest to książka, której akcja rozgrywa się na cmentarzu. Ta książka też jest pisana w taki dosyć niezwykły sposób, ponieważ wygląda to trochę jak taki dramat, więc jestem bardzo ciekawa. Tutaj z tyłu na czwartej stronie nie ma nawet opisu, są tylko różne polecajki i mamy m.in. opinie Zadie Smith czy Colsona Whiteheada, których książki również na tej liście najlepszych książek XXI wieku się znalazły. Także to jest ta pierwsza książka, którą chciałabym przeczytać. Mam tutaj również Wyniosłe wieże, o których już mówiłam też przy okazji tego poprzedniego filmu, bardziej w kontekście tego właśnie, że ich jeszcze nie czytałam, ale że planuję, bo tam podawałam Wam książkę 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat. W ogóle mnie nie dziwi, że książka o tej tematyce pojawiła się na takiej liście, no bo zdecydowanie ta tragedia z 2001 roku no, była chyba jednym z najważniejszych, o ile nie w ogóle najważniejszym wydarzeniem jak dotąd w XXI wieku. Także Wyniosłe wieże też zdecydowanie bardzo, bardzo chcę przeczytać. Tutaj oczywiście również tematyką jest 11 września, natomiast tutaj mamy też taki szerszy kontekst, bardziej też o Al-Kaidzie niż o samych tych wydarzeniach, o tym jak powstawała Al-Kaida, czym ona właściwie jest. Także tutaj mamy tak szerzej zakrojony taki kontekst polityczny. Natomiast tego nie mamy w tej książce 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat. Tam skupiamy się wyłącznie na tym dniu i na takim, no właśnie, reportażu z tego dnia minuta po minucie i też na ofiarach. Tutaj wydaje mi się bardziej historycznie i też wydaje mi się, że z tego powodu ta książka będzie dużo cięższa w odbiorze. Ona też ma naprawdę drobny druk i takie bardzo wąskie marginesy, a jest gruba. Także przyznam szczerze, że nieco mnie to przeraża, ale mam nadzieję, że no po prostu jest to na tyle ciekawy temat i na tyle ważny temat, że będzie się to czytało w miarę sprawnie. Kolejna książka z tej listy, którą już od jakiegoś czasu mam na swojej półce, to Wegetarianka. I to też jest książka, która swojego czasu była bardzo popularna tutaj gdzieś w polskich bookmediach. Dużo o niej słyszałam. No i właśnie głównie takich pozytywnych rzeczy. To też jest laureatka Bookera, o ile dobrze pamiętam. I to jest książka, w której kobieta no właśnie decyduje się na to, aby zostać wegetarianką i to jest bardzo szokujące dla całego jej otoczenia, które tej decyzji nie potrafi zrozumieć. Natomiast domyślam się, że jest to jakaś metafora czegoś większego, że nie jest to taka prosta historia tylko o kobiecie, która przestaje jeść mięso, tylko właśnie, że jest to, że ma to jakieś głębsze znaczenie. Z tego co wiem, to jest to książka dosyć dziwna i też ma takie bardzo naturalistyczne opisy, także trochę się jej obawiam pod tym kątem, natomiast z drugiej strony jestem też zaintrygowana, czy mi się spodoba, czy to do mnie trafi, czy jednak bardziej właśnie obrzydzi i zniechęci. Ale ta okładka, bo to jest w ogóle wznowione wydanie, ta książka wyszła wcześniej w innym wydawnictwie, chyba Kwiaty Orientu, natomiast później właśnie wydawnictwo WAB ją wznowiło w takiej okładce i ta okładka jest naprawdę przepiękna, bardzo mi się podoba. Kupiłam kiedyś tą książkę za 16 zł, nawet tu mam cenę w Dedalusie, także była to naprawdę okazyjna cena. No i od tamtej pory czeka na mojej półce i mam nadzieję, że w końcu no ten jej czas nadejdzie, bo tak jak mówię, jest to książka dosyć intrygująca, ale też dużo się o niej mówi. No zrobiła też, jak widać, zamieszanie w takiej literaturze światowej ze względu na to, że nawet na takiej liście się znalazła i tak jak wspomniałam, nie wiem, czy ona wygrała Bookera, czy tylko była nominowana. Natomiast faktem jest to, że została po prostu gdzieś tam szeroko doceniona. I ostatnia książka w formie papierowej, którą tutaj mam, to też jest niezła cegiełka i jest to Szczygieł Donny Tartt. Ja czytałam tajemną historię tej autorki i nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, dlatego tak trochę nie mogę się za tego Szczygła zabrać, chociaż słyszałam dużo opinii, że jest on jednak lepszy. Szczygieł opowiada historię Teo, który wraz z matką przebywa w muzeum w momencie, kiedy dochodzi do wybuchu. Wybucha tam bomba i ta matka niestety ginie w tym zamachu, natomiast Teo uchodzi z życiem. I uciekając kradnie obraz, no pewnie tego tytułowego Szczygła, podejrzewam. W ogóle ta książka pod obwolutą
ma ten obraz, także naprawdę wydania tych książek Donny Tartt są przepiękne u nas w Polsce. No i właściwie to jest historia o tym. No i ten obraz stanie się w jego życiu bardzo ważny, będzie mu towarzyszył w wielu miejscach i też doprowadzi go ostatecznie do jakiegoś takiego ciemnego zakątka handlarzy sztuką. Dużo słyszałam też o tej książce, bo te wszystkie książki z tej listy to są dosyć popularne tytuły i właśnie takie, które dobrze byłoby nadrobić. Natomiast tak jak wspomniałam, troszkę się zraziłam do Donny Tartt właśnie po Tajemnej historii, która miała być wielką, wspaniałą powieścią, a do mnie nie do końca trafiła, dlatego za tego szczegóła nie mogę się zabrać, więc dajcie znać, jeżeli czytaliście obie te książki i też Tajemna historia nie wywarła na Was takiego wrażenia, a już szczegół odwrotnie, to być może w końcu się przekonam i przełamię, żeby po tę książkę sięgnąć. I tak jak wspomniałam, to była ostatnia z tych książek papierowych, które tutaj mam, ale to nie koniec mojej listy, bo oczywiście numerem jeden na liście New York Timesa jest Genialna przyjaciółka Eleny Ferrante. Ja czytałam kilka książek tej autorki, bardzo mi się podobały, no a Genialna przyjaciółka i cały ten cykl napolitański to jest taka no, sztandarowa pozycja, jeżeli chodzi o twórczość Eleny Ferrante, więc koniecznie muszę się zapoznać. Oczywiście słyszałam same zachwyty, wiem, że jest też ekranizacja, powstał też serial właśnie na podstawie tych książek, tej historii. Aż dziwne, że jeszcze tego nie zrobiłam. Dziwię się, że jeszcze po te książki nie sięgnęłam. Na pewno jest to duża zaległość, którą muszę jak najszybciej nadrobić. Kolejna książka to reportaż Swiatłany Aleksijewicz, Czasy second handu, Koniec czerwonego człowieka. Ja czytałam tej autorki Wojna nie ma w sobie nic z kobiety oraz Czarnobylską modlitwę. I Czarnobylska modlitwa zrobiła na mnie absolutnie gigantyczne wrażenie. To był jeden z najlepszych reportaży, jakie w życiu czytałam. I podobne opinie słyszałam właśnie na temat tej książki Czasy second handu. No jest to oczywiście książka dotycząca upadku ZSRR, upadku komunizmu. Svetlana Aleksijewicz to jest Białorusinka, ale mam wrażenie, że ona dobrze diagnozuje problemy ludzi, którzy właśnie urodzili się w ZSRR i którzy teraz gdzieś tam borykają się, czy też borykali z taką mentalnością komunizmu właśnie. Także no jestem tutaj nastawiona bardzo pozytywnie i jestem prawie pewna, że ta książka trafi do mojej topki najlepszych reportaży, a jeżeli nie, to przynajmniej najlepszych książek danego roku, więc też zdecydowanie jest to coś, co chcę przeczytać. I skoro już mówię o Svetlanie Aleksijewicz, to jeszcze z takich książek jej autorstwa do nadrobienia zdecydowanie mam Cynkowych chłopców, to też jest coś, co bardzo chcę przeczytać, ale to tak jakby, wiecie, dygresja na marginesie, ponieważ ta książka akurat nie znajduje się na liście New York Timesa. Pokuta Iwana Makiwana to jest oczywiście książka bardzo popularna, która również doczekała się swojej ekranizacji, grała w niej nawet Keira Knightley. I ja wydaje mi się, że kiedyś ten film widziałam bardzo, bardzo dawno temu, ale kompletnie go nie pamiętam, więc chętnie bym sobie odświeżyła. To też jest książka i film, o których słyszałam wiele, wiele dobrego. To jest historia dziewczynki, która nakryła swoją siostrę w sytuacji romantycznej ze swoim chłopakiem. Jest to też mezalians, z tego co wiem, ponieważ nie wiedziała, co zrobić z tą informacją. Na początku tam sobie wyobrażała jakieś różne rzeczy, a później chyba powiedziała komuś o tym, co widziała. I z tego powodu ta dwójka miała później duże problemy. Z tego co wiem, to też jest książka, którą wielu krytyków nazywa arcydziełem, ale ja też czytałam jedną książkę Makiwana, nie pamiętam teraz nawet tytułu, Ukojenie chyba to było, taka różowawa okładka. I ona mi się bardzo nie podobała i chyba też wtedy się zraziłam, chociaż to już było naprawdę lata temu, bardzo, bardzo dawno, kiedy czytałam tę książkę, więc być może powinnam wrócić, a jeżeli nie do książki, to na pewno do filmu. Ale też jestem ciekawa, czy czytaliście i co o tej książce sądzicie, także dajcie koniecznie znać, jeżeli znacie Pokutę i czy warto ten tytuł nadrobić. Trylogia Kopenhaska to też moja bardzo, bardzo duża zaległość, książka, którą też cały ten książkowy świat się zachwycał. Podobno świetna proza, świetna autobiograficzna książka o ucieczce, o smutku, o życiu ogólnie. Też no, nasłuchałam się o niej tyle dobrego, że bardzo, bardzo chcę tą książkę przeczytać. Słyszałam też porównania właśnie tej książki do książek Eleny Ferrante. Podobno obie autorki piszą dosyć podobnie, a ja uwielbiam to, jak Ferrante pisze o kobietach, bazując oczywiście na książkach, które czytałam, czyli na Córce oraz Czasie porzucenia. I jeżeli trylogia Kopenhaska jest pisana w podobny sposób, to ja wiem, że się zachwycę, także koniecznie, koniecznie muszę przeczytać. I to jest jedna z tych książek, które no, gdzieś tam są wyżej na tej mojej liście TBR-owej niż niżej. Przedostatnia chyba książka na mojej liście to laureatka Pulitzera i jest to książka Droga Cormaca McCartneya. No chyba tutaj nie muszę za wiele mówić, to jest chyba już taki współczesny klasyk, jeżeli chodzi o literaturę. Jest to powieść post-apo o kataklizmie, który zniszczył świat, właściwie niczego już na tym świecie nie ma i w samym środku tej pustki jest ojciec i syn i relacja między nimi. Chyba nie ma osoby, która nie zachwyca się tą książką. Ja chyba nie słyszałam żadnej negatywnej opinii, raczej zawsze jak ktoś tę książkę czyta, no to się zachwyca albo przynajmniej docenia no właśnie status, jaki ta książka już ma, jeżeli chodzi o literaturę światową, także zdecydowanie Droga to jest coś, co trzeba nadrobić. I ostatnia książka na tej liście to Amerykana. To książka, która przede wszystkim porusza problemy rasizmu. Mamy tutaj dwójkę bohaterów pochodzących z Nigerii, poznają się, kiedy są w liceum, zakochują się w sobie, natomiast w dorosłym życiu ich drogi się rozchodzą. Główna bohaterka wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i tam no, żyje, prowadząc bloga. Właśnie z tego, co wiem, to ten blog porusza tematy dotyczące rasy, dotyczące no, bycia właśnie czarną osobą w Stanach, wykluczenia i wszelkich tych kwestii związanych z rasizmem. Natomiast ten mężczyzna pozostaje w Nigerii i chyba po latach ponownie ich drogi się krzyżują i oni stają przed takim trudnym wyborem, czy mieszkać właśnie w Nigerii, czy w Stanach.
co zrobić i jakie decyzje podjąć. Też słyszałam o tej książce, może nie aż tak wiele, bo wydaje mi się, że ona znowu nie była taka popularna w Polsce, natomiast jeżeli już o niej słyszałam, to raczej właśnie w pozytywnym świetle. Pobrałam sobie ją też jakiś czas temu na Legimi, bo jest tam dostępna, także też się cieszę, że będę mogła ją przeczytać właśnie tam, bo z tego co wiem, to też jest chyba dosyć gruba książka, także wolę nie widzieć i się nie zniechęcać grubością, tylko właśnie gdzieś tam w e-booku przeczytać. No a tak jak mówię, słyszałam raczej bardzo pozytywne opinie, że jest to przepiękna taka właśnie powieść o miłości, o społeczeństwie, ale podobno też momentami jest zabawna. Jestem bardzo ciekawa, bo wydaje mi się to być naprawdę intrygująca pozycja, a tak jak mówię, gdzieś właśnie w tym naszym książkowym świecie przeszło raczej bez echa. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Chyba pokazałam Wam 10 książek, tak mi się wydaje, które właśnie z tej listy 100 najlepszych książek XXI wieku najbardziej chciałabym przeczytać. Dajcie koniecznie znać, czy Wy macie takie książki na tej liście, które są właśnie takimi Waszymi dużymi zaległościami i które chcielibyście w najbliższym czasie nadrobić. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!